Mam nadzieję, że to nie jest jakiś koleś, że odróżnia on lewą od prawej. Ah, my memory is like something with a great many small holes. We shall be needing to perform some minor demolition work so that we might one day meet again. For this task, we shall require the use of a large, earth-eating metal monster. And that monster is thirsty for juice from the place where things are kept. By the way, you can call me Red. It's not my name, you understand, but I am sure you will agree it is a name rather similar to a cardigan. Fetching when worn correctly. Mam nadzieję, że tu nie ma za dużo potworów tych psów. Może składzić na narzędzia, będzie pierw najlepszym chyba miejscem na razie. Wielu z was, właśnie teraz muszę wam coś wyjaśnić, czy wielu z was, mówiliście, czemu nie wersja dubbingowana po polsku? No dobrze, powiem teraz wam. Głos Reda po polsku jest, no dobry jest, dobra gra aktorska jest, się tam ukazała. Znaczy, że tak powiem, została wykonana dobra robota, jeśli chodzi o polskiego aktora. Ale jest, jak to powiedzieć, mnie bardziej się podoba głos po angielski, ponieważ jest to, Red jest człowiekiem, który spędził dużo czasu w kopalni. Trochę odchodzi od, czy trochę, no dobra, odchodzi od zmysłów. No po prostu ten głos po angielsku lepiej brzmi, po polsku brzmi tak bardziej właśnie przyjaźnie, tak normalnie, zbyt normalnie jak dla mnie brzmi głos po polsku. A tutaj po angielsku po prostu świetnie oddaje Reda. Bla 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 bla. Została odkryta. Nie chcę się za bardzo tego czytać. Dużą liczbę pracowników. Chyba, o ile się nie mylę, musi nam pomóc, że pomoże nam przedostać się przez ten. Przez tamto ogrodzenie. Magazyn, wykopaliska. Mało pamiętam. Wiem, że się powtarzam. O. Moje położenie, jestem tu, magazyn, kopaliska. Pójdziemy do magazynu. Skład. Those holes in my mind are increasingly gaping. You cannot breach the inner sanctum of the place of storing. The entryway is blocked. So what if the squashy material between my ears is squashier than most? I may not be perfect like a hanging picture, but my words are wise and backed up by time. A pox! A pox on both your brain cells! Try as I may, you must think that I deceive you with my admittingly cunning ways. As far as my eye has seen, our rocky grave extends, and yet you cast away my help like you would a puppy, freshly rolled in its own feces. I hope that your warped sense of morality is better company than I, because now it is all you have left. Ojej. Wykopaliska czy szyb pomocniczy? I'm sorry. Sometimes my emotions are like a disobedient pet. Uncontrollable and often rolling in shit. Better safe than sorry, they say. But I think we are both sorrier than we are safe. A tunnel lies between a nearby watery cave and the place where things are kept. Take the second right from the closed door, and you will find what you seek.
Więc musimy iść na wykopaliska, jeśli dobrze się orientuję z mapy. Nie przeczytałem, co powiedział na końcu Ren. No niestety. Substancja testowana. Dobra. Zapiszmy. Ja, jeśli dobrze kojarzę, mam zaczepić jakąś drabinę tam. Dobra, nie będę tracił czasu. O! O! Nie podniosę tego. Jakaś inna skrzynka tu jest jeszcze? Nie. Może na tym. Że wątpię, ale... O, wiesz, wszedłem. O, i spadłem prawie. Jakimś cudem może Filip się złapał jeszcze tam tej krawędzi. O nie! O nie, nie! O nie! O nie! Przepraszam was, ale zapomniałem całkowicie o tej części. O cholera, ludzie, mamy problemy. Gonią nas pajączaki! Now you should find yourself in a wandering game of conversation space, with a tunnel above you from time to hit. In this tunnel, for both our sakes, be careful, not curious. I have already spoken to you about the cat, and repeating myself is not only out of the question, but out of the window and climbing down the guttery. There are spiders in the tunnels that love to suck on the human fluids, so do not disturb the walls. They are fragile like the china in the rooms of the pool. Ja z najgorszym mówię. Run! O, i dostałem jeszcze na końcu. Uj, wow. There should be some insect repellent in that red and white cross box in that room. Just in case those spiders found your flesh delicious. How does my brain flesh know your fluids are leaking? Because the red tricked you! The spider tunnel was far from a necessary evil. More so, it served as a well-deserved punishment. You thought my mind had been lost to the ravages of time, but poetic justice has struck with a sonnet and an eight-legged baptism of fire. With justice now served cold, I hope that we can be good friends. Now reclaim the key and go-go juice, and find a way to the mining monster. Ten Red to jednak jest wariat.
Ale przynajmniej udało nam się ujść z życiem. No. Tam jeszcze nie. A. Kanister benzyny. Tędy? Nie, no, tędy mogę wejść sobie spokojnie, inaczej. A więc tędy. Nie! No... Może gdzieś tu jest kanister? Nie jest kanister? A, proszek, dobra. Nie za bardzo się orientuję. Czyli może jednak tędy. To i tak musimy chyba pchnąć dalej. Chyba. Może się mylę? A może nie. No tak, dobrze. O, jakieś legendy. Zapiszmy. Nie ma co. Ładnie się udało z tymi pająkami. A. Czyli tędy nie przejdę. Tędy też nie. Czyli muszę zająć się jednak tym. Nie, nie, nie. Trochę wyżej. Najpierw to obróćmy w ogóle. Starczy? Gdyby tak się nie kręciło, to bym wiedział. Czyli nie. Czyli jeszcze musimy coś zrobić. Za daleko, no niestety. Musimy chyba jeszcze to przesunąć. No, jestem genialny. Jest i kanister. Wolałbym, nie mogę sięgnąć? Dobra. Przewracaj się! I tam mam wejść. Wow, jak ładnie!